To jest wspaniałe, że my sobie trochę myślałyśmy o tym filmie, że to jest takie kino gangsterskie trochę, tylko że z kobietami w rolach głównych, że wreszcie kobiety mogły zagrać tutaj takie role, jakie zazwyczaj grają mężczyźni, czyli silne postaci negatywne, bo kino to kocha i jakby wybacza, wiesz, wszystko w filmach gangsterskich, można wszystko i nikt się nie zapyta, wiesz, czy to jest promocja gangsterów, czy to jest promocja morderców, kiedy robisz film o mordercy, ale w momencie, kiedy robisz film na przykład o seksie czy o dziewczynach, wszyscy, to jest pierwsze pytanie, które ci wszyscy zadają. Świat bardzo, bardzo dużo surowiej ocenia kobiety. Nasze kobiety tutaj, nasze dziewczyny miały naprawdę dużą odwagę, żeby to zagrać. To nie był dla nich łatwy film. Wspaniała Kasia Figura przede wszystkim, o niej muszę powiedzieć. Mega się cieszę, że się zgodziła zagrać tą rolę. Bardzo trudną, bardzo mroczną postać. Znaczy, myślę, ona jest też zabawna bardzo, bo oczywiście Kaśka ma wielkie poczucie humoru, ale też ta postać jest bardzo mroczna. No, Paulina Gałązka, która tak naprawdę cały film ciągnie, idziemy z nią, wchodzimy w jej głowę i jakby naprawdę wielki rozrzut, wiesz, tych stanów emocjonalnych, bardzo dużo trudnych scen rozbieranych, erotycznych, na które no, to jest pewne przekraczanie granic własnego ciała i tak dalej. Tutaj naprawdę Paulina była mega dzielna. No nie mogę wszystkiego mówić, żeby nie spoilerować, prawda? No ale są tam takie sceny bardzo trudne, które wymagały od niej ogromnego poświęcenia. No i dwie wspaniałe młode dziewczyny, Kasia Sawczuk, która myślę, że jest pewnym odkryciem tego filmu na pewno i cudownie tutaj gra rolę córki Kasi Figury. No i Olga Kalicka, którą naprawdę uwielbiam i która stworzyła postać takiej opowieści o straconej niewinności. No ale mamy też cudownych aktorów, to właśnie chciałam powiedzieć, że miałyśmy tą wielką przyjemność współpracować z włoskimi aktorami. Giulio był wspaniałym partnerem, naprawdę. To on ma wielką inteligencję, też miał wiele fajnych pomysłów fabularnych i fantastycznie mi się z nim współpracowało. W ogóle chłopaki są super, mają klasę, zachowywali się, w ogóle mieliśmy fajną jakby paczkę z nimi na planie.